Cześć, witajcie, z tej strony Bartek. W dniu dzisiejszym mamy kolejną paczuszkę. Jest tu w tym paczuszce zapakowany odbiornik, który udało mi się zakupić. Tak więc bez owienia w bawełnę bierzemy się za otwarcie tego kartona. A co to jest? Za chwilę się przekonacie. Mogę wam zdradzić tylko tyle, że często te odbiorniki pojawiają się na portalach aukcyjnych, OLX-ach, czy innych serwisach umożliwiających zakup takiego sprzętu. Jest to sprzęt polski, wyprodukowany przez Unitre. Troszkę dużo zdradzam, ale próbujcie zgadnąć, co to jest. Dodam tylko, że jest to odbiornik w oryginalnym opakowaniu. Poprosiłem właściciela przy wysyłce, aby zapakował bardzo dobrze to radio, by się opakowanie nie zniszczyło, bo naprawdę bardzo rzadko spotykane w tej wersji opakowania. Co tu było? Teraz sobie zobaczymy. Jest odbiornik zapakowany w pudełku, zgadza się, nic więcej nie mamy, tak więc podziękujemy temu kartonikowi. Właściciel zapakował ten odbiornik w ostrze jedno pudełko. Mogę wam tylko pokazać na chwilę obecną, że jest to pudełko białe. Tu otwierać. Nie jest to pudełko kolorowe, typowo białe. Podobne jak do odbiornika Dorota, które wam pokazywałem ostatnimi czasy na shorcie. Tak więc otwieram. Proszę. Odbiornik Monika, wersja z Rzeszowa. Ktoś mi się spyta, jaka to różnica w końcu Monika Mod 722. A taka różnica, że osoby, które kojarzą sprzęt Unitry, wiedzą, że odbiornik Monika był produkowany w Elcze, jak i w Rzeszowie. To jest opakowanie z Rzeszowa. A tutaj mam, już pokazywałem na kanale, opakowanie Moniki z Eltry. Sami widzicie, jaka jest to różnica. Eltra ma kolorowe, Rzeszów ma biało opakowanie. Tak więc nas interesuje na razie opakowanie to białe. Za drukiem zakłady radiowe Unitra Rzeszów. Czerwona czcionka Monika Mod 722, czy zakresowy, długie, średnie, krótkie. Z każdej ze stron. Tu coś opisane, kolor czerwony, kolor czarny. Do góry model odbiornika, numer fabryczny 15, 39, 40. Tak więc bierzmy się za otwarcie tego odbiorniczka, pudełka z odbiornikiem. Pudełko trzeba będzie zabezpieczyć i skleić, żeby się nie rozsypało. Proszę. Jest radyjko. A z radyjkiem i z opakowaniem oryginalne dokumenty. Dobrze, mamy wszystkie wyciągnięte. Pudełko sobie odłożymy, żeby nam nie zginęło. Tak więc radyjko na razie na bok. Zobaczmy, co mamy tu z dokumentacji. Aneks do instrukcji obsługi radioodbiornika Monika. Zalecenia stosowania zasilaczy zewnętrznych ZOD1 lub ZOD2.
mamy instrukcję obsługi do radioodbiornika Monika, opisującą wszystkie możliwe warunki eksploatacji, gwarancje, współpracę z słuchawkami, jak wybierać zakresy, regulację głośności, strojenie odbiorniczka. Ok, co tu jeszcze mamy? Oryginalna karta gwarancyjna. Co ciekawe, Eltra, ale zobaczcie sami. Zakłady Unitra Eltra, zakład zamiejscowy Unitra Rzeszów. Dlatego opakowanie naszej Moniki jest Unitra Rzeszów. Numer seryjny się zgadza z tym, co jest na opakowaniu. Radyjko nie było w naprawie. Wszystkie odcinki plomb karty reklamacyjnej są nienaruszone. Radio było kupione bądź wyprodukowane w 1984 roku 27 sierpnia. Taka tutaj widnieje data na pieczątce. Super. A tutaj mamy standardowo schemat do radioodbiornika Monika. Mod 722-2. Różnica taka, że w końcówce mocy jest już nasz polski układ UL1490N. Ok, przejdźmy do naszego radyjka, zobaczmy, co w trawie piszczy. Radio, jak widzicie, zachowane w bardzo ładnym stanie. Unitra Rzeszów, Monika. Radyjko niepoobijane, kompletne. Brakuje jedynie klapki, zaślepki od baterii, ale zobaczcie sami. Radio posiada oryginalną plombę gwarancyjną. Jeszcze nie była nigdy zrywana, tak więc nie będziemy otwierać tego radyjka. Mam kilka odbiorników tego typu, w których są plomby niestety już pozrywane, tak więc otworzymy sobie inny egzemplarz, ale tego radyjka po prostu nie będziemy otwierać. Niech zostanie zachowane z tą plombą, tak jak tutaj jest. Tak więc spróbujmy je sobie uruchomić za chwilę. Podłączymy je do bateryjek, cztery paluszki i zobaczymy, czy uda nam się odebrać program pierwszy polskiego radia. Zostawiam baterię. Dwie już tu jakieś mam. Jeszcze dwie się znalazły. Tak więc mamy cztery paluszki. Zobaczymy, czy... Bateryjki schowajmy do tyłu odbiornika i włączmy nasz radyjko. Potencjometr niestety trzeszczy. Radio nawet nie szumi. Prawdopodobnie zaśniedziane styki. Niestety, radyjko na chwilę obecną widzę, że jest dosłownie prawie martwe. O!
piątka cała. I sobie potencjometr czyszczy, trzeba by go wyczyścić. Słychać Warszawę. Ale widać, że coś nie kontaktuje to radyjko. Prawdopodobnie również jest zabudzony przełącznik zakresu. Program pierwszy Polskiego Radia odbiera. Sprawdźmy sobie inny zakres, jeżeli się uda wstroić. Winą niedziałającego i braku szumu jest niestety przełącznik. Niestety zakres średni nie wyznaczyliśmy. Zobaczmy na zakresie fal krótkich. Czy uda się nam coś złapać? Coś łapiemy.
No to by było na tyle, jeżeli chodzi o radyjko. Jak sami widzieliście, odbiornik zachowany w ładnym bardzo stanie. Brakuje jedynie zaślepki od baterii, ale znajdziemy taką, dopasujemy tutaj coś i radyjko będzie kompletne. Jak słyszeliście, naprawdę zakres fal krótkich, jestem bardzo zdziwiony, bardzo ładnie odbiera. Poza dwoma problemami, które tutaj zaobserwowaliśmy, czyli trzeszczący potencjometr, który by trzeba było wyczyścić, jak również wyczyścić przełącznik wyboru zakresów, to odbiornik, o dziwo, w dniu dzisiejszym, czyli 29 lipca 2003 roku, na falach zakresu krótkich bardzo ładnie w moim rejonie zaczął odbierać tutaj, więc no, jestem naprawdę zdziwiony, bo przeważnie to był sam trzask, szum i prawie że w ogóle żadnej stacji. Tak więc mamy godzinę w pół do dziewiątej i udało się co najmniej 5-6 stacji na zakresie fal krótkich złapać. Jedną na zakresie fal średnich, no i oczywiście program Polskiego Radia na zakresie fal długich. Tak więc dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy rozbiera się ten odbiornik? Łamać tą oryginalną plombę gwarancyjną, która tutaj jest i wyczyścić potencjometr, jak również przełącznik zakresów, żeby to działało i kontaktowało, bo na chwilę obecną niestety blaszki są prawdopodobnie zaśniedziane i przez to nie kontaktuje, więc każdy ruch pod przycisku, przesunięcia go powoduje trzask, szum i dopiero w pewnym momencie jesteśmy w stanie ten odbiornik dostroić do danej częstotliwości, którą chcemy trochę przeszukać. Tak więc, co o tym myślicie? Czy rozebra się odbiornik? Czy zostawić go z tą plombą oryginalną z Rzeszowa? Nie otwierać go i po prostu w oryginalnym opakowaniu, z oryginalną dokumentacją, która jest do tego odbiornika, wziąć i dorzucić do kolekcji. Tak więc dajcie znać, proszę, w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy rozbieramy, naprawiamy, czyścimy w sumie dwie rzeczy, czy zostawiamy go tak, jak jest i odbiornik ląduje w kolekcji na mojej półeczce z odbiornikami z oryginalnym opakowaniu. Czekam na informacje i Wasze odpowiedzi w komentarzach, a na chwilę obecną to by było wszystko. Dziękuję, że wpadliście na obejrzenie tego w miarę krótkiego, mam nadzieję interesującego filmu, bo nie wiem, czy jesteście, czy widzieliście w ogóle Monikę w takim opakowaniu, czy wszystkie Moniki, które były dostępne zawsze na serwisach aukcyjnych, występowały w takich pudełeczkach. Tak więc naprawdę rarytas. Tak więc dziękuję Wam, że wpadliście na kanał, obejrzeliście film i pozdrawiam. Do następnego odcinka. Pozdrawiam. Hej!